Boże, witam. Dzisiaj chciałbym troszeczkę o wybaczeniu powiedzieć. Oczywiście też na swoim przykładzie. To wszystko, co mówię, to jest z mojego doświadczenia. Także czym jest wybaczenie i czemu służy wybaczenie? Więc wybaczenie jest bardzo ważne. Jeżeli osoba o sobie wybacza, teraz dlaczego? Wybaczenie jest bardzo skuteczne w walce ze złem. Kiedy jakakolwiek osoba nas zrani, tutaj na przykład słowem lub czynem, wtedy dręczą nas myśli odwetu. Czyli na to słowo warto uwagę zwrócić. Dręczą nas myśli odwetu. Dokładnie na tą osobę, żeby jej oddać w jakikolwiek sposób, żeby jej coś odpisać złego, na przykład, żeby zadzwonić i zrobić awanturę, bądź przy jakimś spotkaniu po prostu też jej coś tam wykarnąć. Wybaczenie osobie, która w jakikolwiek sposób nas skrzywdziła, na przykład słownie, czyli wybaczenie, co teraz powoduje to wybaczenie, dokładnie odcina wszystkie myśli złe na tą osobę. Czyli kiedy ten dojdzie do takiego czynu, do jakiegoś złego czynu, to może być czyn słowny. I kiedy człowiek wybaczy tej osobie, wtedy momentalnie odcina się od tych wszystkich złych myśli. Czyli jest wolny. To bym powiedział, jest wolny. Zaś jeżeli nie ma tego wybaczenia, to te myśli są jak nawał w głowie. Często też nie można spać przez te myśli. Na drugi dzień, jeżeli jest brak tego wybaczenia, to też te myśli wracają i się myśli o tej osobie, się myśli, co ona mi zrobiła, o tych krzywdach się myśli, o odwetach się często myśli, czyli dokładnie wybaczenie odcina wszystkie myśli złe na tą osobę, która nas skrzywdziła. Czyli to jest bardzo ważne. Powoduje, że możemy być uwolnieni od tej osoby. Czyli uwolnieni. Czyli od myśli o niej. Możemy przejść później, kiedy wybaczymy, do swoich obowiązków, móc się skoncentrować na swoich sprawach. Na przykład na swojej pracy, na swojej rodzinie, na swoich obowiązkach, czyli przejść do normalnego życia. Zaś te myśli, kiedy jest brak wybaczenia, one przeszkadzają, one bardzo przeszkadzają, one zniewalają, tak jak powiedziałem wcześniej. Kiedy wybaczamy, wtedy czujemy pokój serca i tak jest. Wybaczenie jest jak balsam, który leczy nasze serce. Kiedy wybaczamy, Bóg dotyka naszego serca i wnosi do niego pokój. Wybaczenie jest po to, by się nie zatrzymywać, tylko iść dalej. Czyli podsumowując to, wybaczenie jest właśnie po to, by się nie zatrzymywać, tylko iść dalej. Ponieważ kiedy się nie wybaczy, jeszcze raz to powiem, jest to bardzo duża przeszkoda. Wtedy są myśli, są ataki na tą osobę, która nas skrzywdziła. Nie ma tego spokoju wewnętrznego, nie ma tego pokoju, nie ma tej koncentracji na tych obowiązkach codziennych, takie jak była. Człowiek wręcz tutaj się przymusza, przełamuje się, ale te myśli cały czas wracają, czyli dokładnie wybaczenie odcina te złe myśli na tą osobę, która nas skrzywdziła. Czyli wybaczenie jest po to, by się nie zatrzymywać, tylko iść dalej. Także dzisiaj króciutko tym się dzielę z Panem Bogiem.